Dzień dobry, nazywam się Marzena Kosowska. Witam Państwa serdecznie w naszej tradycyjnej kuchni Domu Kultury Rembertów i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj będziemy piekli mazurki. To, że dbamy o tradycję, możecie Państwo się przekonać, widząc tą piękną scenografię. To są palemki, które przyjechały z samego serca Kurpi od pani Maryli Prusarczyk, której bardzo serdecznie dziękujemy. No to zaczynamy, proszę Państwa. Chciałam troszeczkę odczarować tym razem te mazurki, ponieważ tak naprawdę kojarzą nam się z świętami, gdzie zostają często po świętach nadmiernie słodkie, udekorowane lukrem. Pokażę Państwu, że można to zrobić prościej i będą naprawdę smaczne. Wybrałam taki przepis, który jest, wydaje mi się, bardzo prosty. Więc tak, dwie szklanki mąki sypuję na stolicę. Dodaję łyżeczkę sody, taką nieczubatą. Po prostu taką płaską. No i trochę to mieszam. Dodaję do tego dwie łyżki cukru pudru. Można trochę więcej dodać, jeżeli lubicie Państwo słodki, no ale wszyscy już teraz tak odchodzą od tego jedzenia cukru, więc ja robię taki naprawdę bardzo oszczędny w ten cukier, ten mazurek. Dodaję do tego miód. Miód może być trochę stopiony, ale ja mam taki w słoiku, który jest nie do końca jeszcze twardy, więc myślę, że się uda. No i dodaję masło, które trochę posiekam. Mogłam właściwie samo masło najpierw dodać, ale to bez różnicy, bo ten mazurek naprawdę nie jest taki wymagający. Dobrze to ciasto się zagniata, więc każde ciasto kruche się robi dokładnie w ten sam sposób. Czyli sieka się masło z mąką. Jeszcze mam przepis na doskonałe ciasto do mazurka, które jest z mąki krupczatki. Zamieszczę Państwu jako wklejka do naszego filmiku ten też przepis. A ten z tą sodą też taki oryginalny trochę. Ciasto będzie takie miało troszeczkę ciemniejszy kolor. No i do tego zrobimy polewę, która właśnie znakomicie pasuje moim zdaniem. No dobrze, masło już jest trochę posiekane. Teraz dodaję żółtka. No i wszystko zagniatam. Zwykle ciasto kruche powinno lądować w lodówce na jakieś kilka godzin nawet, ale to akurat z tą sodą można od razu rozwałkować na blachy i piec, więc dlatego zrobiłam ten przepis, żeby to trochę szybciej trwało, więc już zagniatam. Ciasto się lepi, ono trochę urośnie, także jeżeli Państwo chcecie jakieś figurki z niego wycinać, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że ono trochę urośnie. Inne kruche ciasta, które są bez sody czy proszku do pieczenia, niekoniecznie rosną. Mogą być takie właśnie jak ciasteczka kruche, ale to trochę urośnie. No jeszcze trochę będzie zaraz gotowe. Mazurki w Polsce zaczęły istnieć, myślę, że tak około, znaczy myślę, wiem, że około XVII-XVIII wieku się pojawiły. Pierwsze wpisy mamy, przepisy na mazurki. Można je wykonywać z ciasta kruchego, można z biszkoptowego. No i tak naprawdę jest dowolność. Charakteryzuje się mazurek taką właściwością, że musi być niski. No i ładnie ozdobiony, więc jest na pewno ozdobą świątecznego stołu. Ciasto mamy wyrobione. To ciasto akurat wymaga wałkowania, znaczy każde wymaga wałkowania, ale w tym cieście chodzi o to, że ono się lepi trochę. Więc żeby na tej stolnicy nie bardzo podsypywać mąką, możecie Państwo spróbować przez folię sobie to zrobić, taką do pieczenia. I wtedy się nie lepi. Ja to zrobię może tak mi się uda jakoś, żeby się nie lepiło, bo będę robiła mniejsze takie właśnie kawałki, ale właśnie radzę właśnie przez taką folię. No dobrze. Te ciastka troszeczkę grubsze wałkujemy niż ciastka, które robimy sobie na przykład na Boże Narodzenie, te pierniczki, to robimy takie właśnie troszeczkę grubsze to ciasto, ale właśnie też cienkie w sumie. No i ja na przykład sobie wytnę tutaj w kształcie jajka.
to jajko będzie takie trochę jajko strusia i właśnie radzę Państwu, żeby robić coś takiego, czyli mniejsze te mazurki. Wtedy można komuś podarować, zanieść do babci, do cioci, do sąsiadów, a nawet jak zostanie na drugi dzień, no to będzie świeży na stole, jeszcze nie krojony. Więc wydaje mi się, że to jest fajny pomysł. U nas dzieci w Domu Kultury zawsze robiły, bo każdy chciał oczywiście mieć swój mazurek i zanieść go do domu. Ja Państwu pokazałam, jak się gniecie ciasto, to właśnie z sodą, z miodem, ale może to być to na przykład jest ciasto maślane z mąki krupczatki, które zrobiłam wczoraj akurat. One tak jak ciastka te, które robimy kruche w domu, może leżeć długo, więc można przed świętami zrobić sobie takie spody, a potem tylko dzieci ozdabiają na przykład. To jest na przykład z biszkoptu, który wycięłam już po upieczeniu. Ten biszkopt jest akurat bardzo cienki, do mazurka pasuje, a to w myśl zasady zero waste zostało mi trochę białek, czyli 3 od ciasta kruchego i zrobiłam właśnie takie tutaj mały biszkopt, który jest z samych białek. To jest natomiast ciasto z sody, które piekłam też wczoraj, więc ono tak wygląda, już takie kruche bardziej. I dzisiaj Państwu pokażę, jak robimy masę i polewę samodzielnie w domu. Także nie muszą być słodkie, można tego cukru dawać. To ja dałam bardzo mało tego cukru, więc jeżeli Państwo będziecie sobie zagniatać, proszę spróbować, czy domownicy lubią właśnie takie ciasto. Teraz pokażę Państwu, jak łatwo zrobić masę, którą się właściwie bez miksera, bez jakiegoś dodatkowego zachodu bardzo szybko robi. Potrzebujemy na to jedną szklankę mleka i 1/4 szklanki mleka. To mleko, jedną szklankę wlałam do gotowania, a do tego mleka dodaję taką, coś robimy w rodzaju budyniu. Czubatą łyżeczkę mąki pszennej zwykłej, 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. Tu mam łyżeczkę cukru wanilinowego, ale można oczywiście najlepiej z prawdziwą wanilią. No i jeszcze łyżkę dodaję cukru, ale zawsze mówię z tym cukrem, proszę próbować, bo może być za mało słodkie. No i mieszam. Mieszam ten budyń. Tutaj mi się gotuje już mleko. No i jak będzie do mleka już właściwie, nawet jak jest takie letnie, możemy wrzucić to masło. To jest pół kostki masła, ale przepis dokładny Państwu wkleimy. No i to się ma razem zagotować. Jak będzie nam się to wszystko gotowało, wtedy doleję coś jak budyń i gotujemy. Mamy gorącą polewę, no i właśnie polewamy tą polewą sobie jeden blat. Możemy teraz położyć drugi blat. Tutaj przygotowałam sobie też powidła, na przykład mam śliwkowe. Jeżeli macie Państwo jakieś przetwory, to jest ten czas, żeby na Wielkanoc coś takiego domowego zaserwować. Więc myślę, że nie ma co żałować. Można dać tutaj spokojnie trochę dżemiku. No i jeszcze znowu, mogę nawet na ten dżemik położyć jeszcze trochę tej polewy. Ta polewa jest bardzo smaczna. No i nie, tak jak mówiłam, nie trzeba jej ucierać, nie trzeba coś takiego. O, jeszcze może to dołożę. Nie trzeba przy niej pracować. Jest gotowe. No i jeszcze przykrywam tym blatem. Na wierzch możemy zrobić polewę czekoladową. Możemy rozpuścić po prostu czekoladę, ale ja chcę Państwu pokazać, jak domowym sposobem zrobić łatwo, tanio i szybko polewę do tego mazurka. Do garnka wsypujemy 0,5 szklanki cukru pudru, 1/4 kostki masła, 2 łyżki kakao, 2 łyżki, około 2 łyżek mleka. To razem po prostu gotujemy, rozpuszczamy, no i polewamy, nic więcej. Można też oczywiście dodać aromatu, czy właśnie tego cukru wanilinowego, czy aromat z prawdziwej wanilii, to już jak Państwo chcecie, ale ta polewa jest naprawdę smaczna i można ją wykorzystywać w ogóle do pieczenia ciast, jak pieczemy w domu innego rodzaju ciasta. Polewę mamy gotową i wyjemy po prostu. Że nam troszeczkę spłynie, to nic,
Akurat te ciasteczko nie zrobiłam takiego rantu, bo mogłabym zrobić i wtedy się nic nie wylewa, ale możecie Państwo po prostu ulepić wałeczek z cienkiego ciasta i upiec w ten sposób, to wtedy nie będą się wylewać. No ale taka polewa, jak sobie trochę spłynie, to nic nie szkodzi. Nawet będzie ładnie wyglądać. No i tak polewamy wszystkie ciasteczka, jak Państwo sobie tam chcecie. Można oczywiście udekorować. Ja bardzo lubię dekorować naturalnymi jakimiś produktami, czy orzeszkami na przykład. Migdały są bardzo mile widziane, rodzynki, orzechy oczywiście na Wielkanoc. Więc można sobie tutaj dowolnie dekorować. Dzieci oczywiście jak są, to pewnie zechcą jakieś kolorowe dekoracje, no, ale to już od Państwa zależy, jak zechcecie w domu, żeby te właśnie Wasze mazurki wyglądały i jak smakowały. Jak Państwo zauważyliście, nie powiedziałam nic na temat kajmaku, a kajmak tak naprawdę jest to tradycyjna polewa, która powinna być stosowana do mazurków, no ale na przykład kajmak, żeby zrobić samemu, trzeba kilka godzin stać przy garnku, mieszać. Nie wiem, kto jest w stanie coś takiego robić. Z kolei, jeżeli kupujemy w sklepie puszki, no to nie każdy z nas ma ochotę na kupowanie jedzenia z puszek, więc dlatego zrobiłam polewę i masę domowo, samodzielnie. Jeżeli Państwo zechcecie, to proszę próbujcie ten przepis. Mam nadzieję, że mazurek na stałe zagości w Państwa domach. A tutaj mam już mazurki, które wcześniej przygotowałam. Tutaj jest taki właśnie w kształcie jajka, tu jest jeszcze jakiś króliczek, bo można wycinać te z kruchego ciasta ciasteczka. Takie, tutaj akurat ten króliczek taki właśnie jest trochę gruby, dlatego że on urósł, bo to był z ciasta tego z sodą. No i tu jest jeszcze też pisanka, wszystkie są takie właśnie brązowo, kremowo, w takim kolorze. Państwu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że po dzisiejszych warsztatach przekonacie się Państwo do mazurków i Państwa rodziną będą te mazurki smakowały. Korzystając z okazji, pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia od pracowników i od dyrekcji Domu Kultury Rembertów. Dużo zdrowia, no i do zobaczenia w Domu Kultury. Dziękuję.